Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu esnumizmatyka.pl. Jest to sklep internetowy, sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu znajduje się w opisie pod filmem, także zapraszam do przejrzenia oferty, co sklep sprzedaje aktualnie. Do tego macie jeszcze, moi drodzy, kod rabatowy w wysokości 10%, kod brzmi Rostek 2024, również znajduje się w opisie pod filmem, wystarczy skopiować i wkleić w podsumowaniu zakupów. I zapraszam ogólnie do czytania opisu, który znajduje się właśnie pod filmem. Dobra, moi drodzy, dzisiaj 5 groszy z 28 roku i zaczniemy od danych dla tej monety, a więc waga. Jest to 3 gramy, średnica jest to 20 mm, moneta jest wykonana z brązu, runbook obrzeże gładkie, stempel zwykły, moneta obiegowa. Projektantem tej monety był pan Wojciech Jastrzębowski, a nakład 5 groszówki z 1928 roku było to 17 710 091 sztuk. Opiszmy sobie awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie. Powyżej mamy rok bicia. W otoku mamy Rzeczpospolita Polska. Po lewej stronie, patrząc na monetę, mamy literkę W. Po prawej J. Mamy tutaj inicjały pana Wojciecha Jastrzębowskiego. W łapie znajduje się herb Kościesza, ówczesny znak Mennicy Warszawskiej. I dwa przerywniki w formie rąbów. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 5, dwa zdobniki w formie roślinnej oraz nazwa nominału groszy. Moneta rzadka, moneta droga. Nie występuje aktualnie nigdzie w sprzedaży w kolorze czerwonym i nigdy też nie zostało sprzedane na One Bit w kolorze czerwonym. Przejdziemy sobie do Allegro, moi drodzy, i sprawdzimy sobie aktualne ceny dla tej 5-groszówki. I jak widzimy, mamy od najwyższej rocznik oraz kup teraz. 549 za AU55, może troszeczkę za wysoka cena. Tutaj za skrętkę ktoś życzy sobie 6000 zł. Tutaj tysiaka, no, oczywiście jest to Allegro lokalnie. A monety okołomennicze, jak widzimy, 500 zł. Następnie mamy tutaj 499, 450, 400. Nawet, moi drodzy, słabe stany. No, są dość drogawe, mogę powiedzieć. Zobaczcie, tu mamy już orła, jego część jest wytarta i kosztuje on 150 zł, to jest naprawdę trochę pieniędzy, no. Ale ogólnie dostępnych egzemplarzy jest dużo, ale stany już poniżej, no to ja bym już się w tak słabe stany nie bawił, bo widzimy, że jest naprawdę tego mnóstwo i stron jest aż 4. Także trochę bez sensu przeglądać to całe. Przejdziemy sobie do One Bit. I na One Bit, moi drodzy, tak jak już mówiłem, nie sprzedała się moneta w kolorze czerwonym. Będzie jedna moneta najdroższa, jaka została sprzedana luzem, czyli bez gradingu. I dwie w gradingu. Jedna jest w kolorze brązowo-czerwonym, druga jest w czerwono-brązowym. Czekajcie, bo coś pomieszałem. Pierwsza będzie brązowo-czerwona, a następna będzie brązowa. Tak miałem to ująć. Dobra, moi drodzy, i teraz jak Wam się wyświetla, 5 groszy z 1928 roku. Stan zachowania 1. Naprawdę bardzo ładna moneta, tylko że jest w kolorze brązowym.
cena wywoławcza za tą monetę było 200 zł, a moneta sprzedała się za 2124 zł. Duże, dużo, dużo pieniędzy za nieogradowaną monetę. Teraz przejdziemy do dwóch pozycji w gradingu. I teraz, moi drodzy, jak Wam się wyświetla moneta 5-groszowa z 1928, menicze, kolor RB, opis wyśmienite, NGC MS64 RB, max nota świat. No i, moi drodzy, cena wywoławcza za tą monetę było to 500 zł, a moneta sprzedała się za 3795 zł. Kupa pieniędzy. I teraz przechodzimy do ostatniej pozycji. Jak Wam się teraz wyświetla, 5 groszy 28, mennicze, kolor BN, czyli typowo brązowy kolor, wyśmienite, NGC MS66BN, max nota świat. Naprawdę bardzo, bardzo piękny egzemplarz. No i cena. Cena wywoławcza, moi drodzy, za tą monetę było to 1000 zł, a moneta sprzedała się za 4715 zł. Kupa szmalu za monetę 5-groszową. Także, moi drodzy, jak widzieliście, moneta nawet w słabym stanie zachowania posiada dość sporą wartość. Dobra, także będzie to na tyle. Oczywiście na koniec chciałbym zaprosić, jak zwykle, osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze mnie nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji. Już dużo nie brakuje do bardzo wielkiego konkursu, także zapraszam do subskrybowania, bo jest naprawdę Was bardzo dużo. Ponad 70% osób ogląda moje filmy bez subskrybowania. Także zapraszam. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim, którzy zostawili u mnie na moim kanale subskrypcję, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście za komentarze, lajki pod filmami, czy nawet dislajki. I chciałbym jeszcze podziękować moim 5 wspierającym mnie i mój kanał na YouTube oraz chciałbym podziękować moim 4 już patronom na Patronite. Także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.